Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Wiedźmin, po prostu. Let's Play Wiedźmin. Niestety, wczytaliśmy sobie grę i dalej pada, więc gra sobie to zapisała. Trochę mnie to martwi, dlatego że... No... Ludzie wszyscy, z którymi... Znaczy, ludzie, z którymi chciałem porozmawiać, pochowali się do domów. I ja już nie pamiętam w sumie ostatnio, gdzie ja tutaj przechodziłem, ale niektóre z tych domów chyba przeglądałem. Mieszczka... Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. O mnie? Przy świątyni? O! Stara mieszczka. Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. Nie mam czasu na pogaduszki. Nie? A może ma przekupić cię? Mam coś dla ciebie. O, dam jej damski szal. Co to ma znaczyć? No jak to co? Po zaraz... Jak to co? To ja, co ja ci mam dać, żeby ten... żebyś mi... No jak to co ma znaczyć? Kobieto, daję ci prezent, a ty nie chcesz ode mnie prezentu. No to ci dam sobie. Co to ma znaczyć? No to nie chcesz. Nie chcesz, to nie. Stary mieszczanie. Bo ktoś z was napisał... Zamknięte. Ktoś z was napisał, że warto właśnie rozmawiać z tymi starszymi osobami. Dlatego, że oni mogą, one nam mogą dać, właśnie między innymi ta stara mieszczka, bo mogą nam dać jakieś cenne informacje, albo na przykład księgi, odnośnie, no jak zapierdziela żebraczka, jak zaczęło padać, no gdzie idziesz? Czekaj, kramarka. Jesteś wiedźminem? Ano jestem. Skąd wiesz? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie i zapytałam wielebnego, kto zacz. Nie wiem, jak się nazywał. Wiem tylko, że próbował przedostać się do miasta. Udało mu się wejść do Wyzimy? Nie wiem. Dogadywał się z Wielebnym. Może Klecha mu pomógł. Możesz powiedzieć więcej na temat tego Wiedźmina? Nic więcej nie wiem. W takim razie porozmawiajmy o czymś innym. To miasto dziwnie wygląda. Skąd pochodzi? Opowiedz mi o tym drugim Wiedźminie. To mięso dziwnie wygląda. Skąd pochodzi? Przyszedłeś wąchać czy kupować? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Nie powinno cię obchodzić, skąd biorę mięso. Jeśli nie chcesz kupować, odejdź i zrób miejsce innym. Nie widzę tłoku. Opowiedz mi o tym drugim Wiedźminie. Nic o nim nie wiem. W takim razie powtórz to, co już powiedziałaś. Kręcił się po okolicy i rozmawiał z Wielebnym. Pewnie Klecha go wynają, ale Wiedźmin czmychnął. Był czujny, chyba się czegoś obawiał. Dzięki. Dobra, zobaczmy, co ona ma tutaj u siebie. Praktycznie samo mięso, kurczaka, łój, coś w ten deseń. Na razie mi to jest niepotrzebne. Mieszczka, starszy mieszczanin, beczka. Właśnie nie wiem, czy kurczę zbierać to wszystko z tych beczek. O, oreny, kurczę, nieźle. Zawsze mnie zastanawiało, do takich komórek tutaj się w ogóle nigdy się nie dało wejść do tych komórek, więc po co one tutaj są? Nie mam zielonego pojęcia. Drzwi do domu Wielebnego. Najprawdopodobniej nie będę mógł tam wejść. Biedna dziewczynka. Będziesz barmanką? Super, taka karczma normalnie. Stara mieszczka, drzwi, dobra. Drzwi do domu Wielebnego. Mogę tam wejść? Ha, mogę wejść. Jeszcze tutaj była beczka po lewej od wejścia. Szafka. Coś mu tutaj zajął mam. Krzesiwo. Akurat mało mi jest pomocny jakiś fistaszek czy coś. Komoda. Mało miejsca, tak też myślałem. Co ja mogę wywalić? Bułkę mogę wywalić? Przepraszam, takie życie, muszę tutaj powywalać parę rzeczy. Ja akurat, bursztyn się przyda. Bursztyn się przyda, dlatego że to jest dosyć wartościowa rzecz. Jak wiecie. A w tymczasem mamy czarny proszek i on też nam się bardziej przyda niż na przykład taka bułka. Beczka... Niektóre rzeczy się sumują, ale jest właśnie określona ilość na... O, co to była? Jakaś książka? Przypowieść Itliny. Zaprawdę powiadam wam, oto nadchodzi wiek miecza i topora, wiek wiecznej zamieci. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła, czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Deiret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, Ahen Isher. Z zasianego ziarna, ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Tak będzie, wypatrujcie znaków, jakie to będą znaki, rzeknę wam. Wrzód płynie ziemią, krwią.
Przepowiednie. To była ta przepowiednia, którą mieliśmy od tego małego. Nie wiem, czy do końca przeczytałem te nazwy własne poprawnie. Tak jakoś to by było. Czas miecza i topora. Dobra. Mniejsza z tym. Poszukamy sobie tutaj jakichś ciekawych rzeczy. Mieszczka, komoda. Zobacz, że ja tak sobie tutaj to wszystko zbieram. Ale jednak na początku jest to dosyć... O, podstawy alchemii, nieźle. Kurczę, nie mam miejsca. Czy ja te książki mogę sprzedawać? Czy one są mi coś warte? Nie mam pojęcia za bardzo. Winne grono. Co mogę tutaj? Plaster miodu sobie zostawię, wyrzucę. Czaszki Bergeszta, czy jako, już nie pamiętam jak dokładnie to się czytało. Tą książkę sobie przeczytam. Podstawy alchemii, mistrz Jędrzej. Pewnie dostanę jakiś wpis dodatkowy. On jest niepotrzebny. Wejdę na górę i sprawdzę co tam na górze. Starsza mieszczka i starszy mieszczanin. Oni nie chcą, kurczę, ode mnie podarunku w postaci chusty damskiej. I to mnie smuci, dlatego że najwyżej jak będę miał coś lepszego, to im dam coś lepszego. Na razie przejdę się po mapie, bo jeszcze jej całej nie odkryliśmy. A to jest najważniejsze, czyli poznać wszystkie swoje okolice, żeby wiedzieć, gdzie spierdzielać przed, kurde, brzydalami. O, i właśnie o to chodzi, Oreny. Biedny chłopiec, nie wiem czy on coś ode mnie będzie chciał. Pewnie nie. Pobożna wieśniaczka. Nie, dziękuję. Dobra, wielebny. Ono tu wielebny. Powiesz mi coś ciekawego? Zamknięte. Proszę. Zgiń, przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień! Czarci synu! Spokojnie, wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię. Ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie. Ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać, jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą? Był tu inny wiedźmin. Też wyglądał na chojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł. Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy.
Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Okej, okay, dziękuję. Sygnet. Gdzie jest ten sygnet? O, sygnet wiecznego ognia. I tak się właśnie dzieje, jak... Jak ja mam to podnieść? Sygnet... O, jest, dobra. I sobie założymy na palucha, proszę bardzo. A zaraz. Ty miałeś jeszcze inne kwestie dialogowe. Hello. Przypomnij mi niekoniecznie. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Jak będę miał dowody, przyjdę. Pośpiesz się. Jeszcze coś z tobą mogę omówić? Mów szybko. Jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie Wieczny Ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty... Zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci. To stara przepowiednia i tliny, elfiej wiedźmy. Ale Wieczny Ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Kpisz, wiedźminie. Zatem powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Tobie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? Wieczny ogień, bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze. Do zobaczenia. Nie lubię gościa. Nie będę już z nim gadał. Kura, uciekaj. Kapliczka Wiecznego Ognia tutaj nie. W nocy mam, kurczę, to wszystko porozpalać, więc jeszcze nocy nie ma. Nie wiem tylko, gdzie jest ten Odo. Wiem, że, gdzie jest Mikul, wiem, gdzie jest ten Haren, czy Hagen, czy ktoś tam. Nie wiem jeszcze, gdzie jest ten Mikul cały. O, babcia! Może coś jej się stało? Komu? Babciu. Boję się o moją wnuczkę. Tak długo nie wraca do domu. Ale babciu, o kogo ci chodzi? Wnuczkę. O. Starsza mieszczka. Po zarazie padły zwierzęta i... O, a może tobie coś dam, jakiś bursztynek, co? Co to ma znaczyć? Jezu, nie chce nic ode mnie. Jak słabo. No nie wiem, kwiatków jej nie będę dawał, bo kwiatki co będą... Co to ma znaczyć? Nie chcesz, nie przekupna jest. Chłopska milicja. Stoi przybłęd, znaczy człowie... kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnujemy. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, czy aby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Jak śmiesznie. Dobra, idziemy dalej. Na szczęście już się trochę przejaśniło i może nie będzie padać. Czasem tutaj trochę tego wilczego, znaczy jaskółczego ziela pozbieramy. I co mamy tutaj jeszcze? Wieśniaczka. Proszę, proszę, kochana. Wiedźmin? Myślałam, że wszystkich was wybili. No nie, jestem ja. Zostałem sam. Chcesz? Nie, nie, dobra. Stara wieśniaczka. Niekoniecznie. Sprawdzimy sobie, co oni mają w chacie. Wiem, że to jest takie trochę, wiecie, nieładne wchodzić do kogoś do mieszkania. Wieśniak. Ja z tobą chętnie, ale jeszcze ani razu się nie spotkaliśmy. To był nasz pierwszy raz. Wieśniaczka. Alvin to przybłęda, ale ja go lubię. Alvin to przybłęda. Sama jesteś, nie mów mu o nim tak. Może on ma... Nie, może mu będzie smutno przez to. Drzwi zamknięte, no i jak ja tutaj mam pracować? Jak żebraczka, wieśniak. Kurczę, z kimś tutaj trzeba było... Wiedźminie,
Mój wnuk umiera na zarazę i bardzo cierpi. Okażesz mu litość. Co masz na myśli? Słyszałam, że wy, wiedźmini, znacie sekret leku zwanego białą mewą. Powiadają, że to lekarstwo przynosi ulgę cierpiącym. Chciałabym, żeby mój wnuk umarł bez bólu. O kurde, ale ja nie mam białej mewy chyba. Mam białą mewę? Jest biała mewa, eliksir. Dać jej to? Masz. Dziękuję, wiedźminie. Mam nadzieję, że lekarstwo pomoże i mój wnuk umrze w spokoju. Bywaj. Poczekaj. Wielebny nie chciał mi pomóc. Ukradłam mu sygnet. Może ci się przyda. A dziękuję. Sygnet wiecznego ognia. Ale przecież ja mam taki jeden sygnet wiecznego ognia. Kurczę, powiem wam, że przechodziłem to... Na dwie ręce mogę sobie założyć. Powiem wam szczerze, że sam się zdziwiłem. Nigdy nie podchodziłem do tej żebraczki i nie dawałem jej białej mewy. I nie wiedziałem, że ona da nam sygnet wiecznego ognia, czyli nie musielibyśmy... Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Nie musieliśmy w tym momencie iść do Wielebnego i u niego brać tego questa. Nie wiem, czy dostałem jakąś... Nie wiem, czy dostałem trochę tych... trochę expa, czy nie. Mam nadzieję, że coś tam dostałem, ale to nie był jakiś taki quest. Wielki wieśniaczka. Co wy tutaj macie? Dużo mi picia jest potrzebne, dlatego że później będę mógł iść i na przykład, nie wiem, zagrać, kto szybciej się upije. Albo kto wytrzyma. Nie daj się. Ojej. Stara wieśniacz. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Zamknięte drzwi, staruszka. Wieśniaczka. Tu z jakąś wieśniaczką. O! Witaj, przystojny nieznajomy. Witaj. To pierwsze miłe słowa, jakie usłyszałem w tej okolicy. Lubię przyjezdnych. Taki jeden zawsze obsypywał mnie kwiatami. No proszę, proszę. Kwiatami powiadasz? Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Piękne kwiaty. Ale moimi ulubionymi zawsze były tulipany. Przypominają mi upojne chwile. Widziałaś je gdzieś ostatnio? Na pewno kwitły u jednej z gospodyń na podgrodziu. Hej! Tulipany? Nie mam tulipanów. Aha, już myślałem, że będzie dobrze. To zawsze coś. Zawsze, kurde, coś. A może ty chcesz? Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Kurde, nie chcesz. No, jakie to wszystko wybredne. Tulipanów mi się zachciało. Ciężka sprawa. Alvin, to przybłęda, ale ja go lubię. Dobra, którędy przyszliśmy, bo ja już się pogubiłem troszeczkę. Wieśniak, wieśniak, wieśniak. Sraczka albo przemarsz wojsk. Wieśniak. Dobra, może jakaś inna będzie chciała, kurczę, moje kwiaty. Tulipany, u kogoś na podgrodziu. No przecież tulipanów tutaj nigdzie nie znajdę. Staruszka, chyba że... Nie rozmawia! Co ty nie powiesz? Nie rozmawiasz z obcymi, jak ci dam to? Co ty sobie myślisz? Nie chcesz się przekupić, to nie. Chciałem ci dać bursztyn, dostałabyś za niego tony PLN-ów. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. To nie. Dobra, reszta mi niepotrzebna. W tym momencie chyba tylko alkohol będę... O, potwory bagienne. Osełka. Bestiariusz. Jakie tutaj mi wpisy daje? Utopiec. O! I dlatego też warto przeszukiwać domy. Pewnie nie idę w tą stronę, co trzeba. Wiedźmin? Myślałam, że wszystkich was wybili. Mapa? Da się? No i znowu nie w tą stronę idę. What the hell? O, wieśniaczka. Któraś musi chcieć moje kwiaty. Dlaczego nikt nie chce moich kwiatów? Tu byłem? Jezu, człowiek się może nieźle pogubić. Nie byłem tutaj. Mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Nie chcesz moich kwiatów, to się nie odzywaj, okej?
tulipany. Znajdę tulipany i przyniosę. I może coś z tego będę miał. Nie to, żebym był jakiś, wiecie, interesowny, nie? Czy coś. Nie. Nawet sobie nie myślcie. Kapliczka Wiecznego Ognia. Mamy kolejną. Wieśniak. Tu tego. Beczka. Chłopiec. O, i tam chyba będziemy... Podróżny. Zaraz do tego podróżnego musimy podejść. Być może on będzie sobie wiedział. Dziewczynka. Mój pies ma wrzody i krwawi z pyska. Fuj! Nie mów mi o tym. Jest człowiek, człowieka można przepraszać. Siema podróżny. Masz coś ciekawego dla mnie? Mam wrażenie, że się znamy. Możliwe. Straciłem pamięć. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą medyczką. Ona powinna znać się na takich sprawach. Shani nie potrafi mi pomóc. Szkoda, ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto 100 orenów. Wow. Nie mam dla ciebie żadnego... Powiem ci, że nieźle. Dzięki, ziomu. Dziękuję bardzo serdecznie. To mi się jak najbardziej przyda. Drzwi jedne, drzwi drugie. Wejdziemy do jednych, zobaczymy, co tam w środku jest. Pewnie jakaś opuszczona... Właśnie, miałem powiedzieć. Opuszczona chata. O, na wpół zjedzone ciało. Słabo trochę, ale zawsze coś można z tego wyciągnąć. Nie ma miejsca. Goddammit. Widzicie, jedno przejście w koło tutaj na tym podgrodziu. I mamy cały arsenał, cały ekwipunek zajęty. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze tędy. Z tego co pamiętam, no właśnie, ścieżka do jaskini. Ale... To chyba raczej jest w wyjście z jaskini. Raczej tutaj chyba nie możemy wejść, z tego co pamiętam. Kurde, tak okradać ciało. Tulipany! Tulipany, o to mi chodziło właśnie. Dam tulipany i będę miał nagrodę. Winno grono, nie chcę. Jaskółcze ziele, krąg wiecznego tułacza. O, to ciekawe. Jeszcze ja sobie zbiorę jaskółcze ziele. Tak, jak mnie czasami najdzie ochota. Zobaczmy, co mi to da. O, czyżby nowy... Nie, to jest, kurde... to jest chyba art, nie? Właśnie, znaku art o 50%. Natężenie zwiększone. Myślałem, że już znalazłem kolejny krąg wejście do jaskini. Nie, na razie tam nie chcę iść. Na razie sobie powykonuję to, co tutaj mam w tym mieście do załatwienia. Nie wiem, czy wracać teraz do tej wieśniaczki. A, wrócę sobie. Może takim miłym akcentem będziemy za niedługo kończyć ten odcinek, czyli... jak daliśmy wieśniaczce, znaczy wieśniaczce tej żebraczce, daliśmy białą mewę, żeby jej wnuk nie umierał w cierpieniach, halucynogen, to damy też wieśniaczce tulipany, które podobają się jej. Nadal powtarzam, że nie chcę tutaj, wiecie, nie liczę na nagrodę, ale zawsze by było fajnie. Nic nie będzie słyszał. Nie jestem taka, jak myślisz. No nie jesteś taka. Tak niebezpiecznie. Kurczę, po nocy tak nie... Która to była? Gdzieś ona tutaj była. To była ta? Chyba to była ta. Ojej. No nie, to no nie była to. Kurczę. Chyba to wieśniaczka. Wieśniaczko. Wiedźmin? No kurczę. Myślałam, że wszystkich was wybili. Jestem mokra. Ten skurwielmikusz znów ej. Ja pierdzielę, ale słownictwo wulgarne. No już teraz nie wiem, która to była. Wieśniak. Ten skurwielmikul znów się do mnie dobiera. Mikul? Ten ciołek taki na moście? Nie wierzę. No nie powychaj jej, kurde. Chcemy jej dać tulipany. Wszystkie one wyglądają tak samo i to mnie drażni. Wieśniak, zamknięte drzwi. Wieśniak, wieśniaczka. Ej! Irytuje mnie to. Gdzie ona jest?
Powinna ona być jakoś, nie wiem, na zielono napisane. Nad jej głową powinno być to wszystko na zielono napisane. Chyba, że to byłaś ty. No. Ojej. Kurde, to nie ty szlak trafił. Na twoim miejscu. O, to ty. Witaj, przystojny nieznajomy. To pierwsze miłe słowa. Dobra. Tulipany, proszę bardzo. Tulipany. Tulipany. Takie jak od mojego ukochanego. Powtarzał, że jestem najpiękniejsza. Uważasz, że jestem ładna? No, opowiem ci, jaka jesteś ładna. Chodźmy w jakieś przyjemniejsze miejsce. Opowiem ci, jaka jesteś ładna. Także tego. No właśnie. No. Opłacało się dać te tulipany, co? Nowy wpis w dzienniku. Postacie? Co tam było napisane? A, ludzie z Podgrodzia. Nie mamy kartę. Dobra, lecimy dalej. Nie ma opierniczania się. Tutaj byliśmy. W takim razie wracać będziemy... O, wielki łowczy królewski. To on będzie nam zlecał... robotę na takie większe brzydactwa. Ale to zaraz zobaczycie. Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak, zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Chłopi mówili coś więcej o potworze znad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Powiedzcie mi, panie łowczy... Ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to koło 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. Bywaj. No właśnie, te teksty Wiedźminie. Dobra, czyli mamy zlecenie na gula, mamy zlecenie na utopce. Czyli trochę kasy wpadnie, jak to wszystko powybijamy. Chłopcy, też jesteś wujkiem i też masz dla mnie cukrową lalkę? Drzwi do opuszczonego domu. Nie wiem, gdzie jest Odo. I który to był kolega Odo? O, znowu jakieś dziwne wieszek z ubraniami. To mi się dołączy? Dołączy mi się, dobra. Ale te chusty w sumie mi są tak naprawdę niepotrzebne. Jeżeli nikt tego nie chce, nawet taka baba tego nie chce, to po co ja to mam, kurde, nosić? A, wiem chyba, gdzie jest Odo. Dobra, już kumam. Już wiem. Saletra, to zawsze się przyda później chyba do alchemii, z tego co kojarzę. No i wracamy. Dobra, jeszcze może podejdziemy do Odo i będziemy wracać tutaj się przespać najwyraźniej, bo za niedługo będzie zbliżała się noc. Chociaż w nocy, jak przejdziemy sobie tutaj to wszystko, to też będzie dobrze. Dlaczego? Ano dlatego, że w nocy są dodatkowe questy. Ale zaraz zobaczycie, jak sobie wyjdziemy. Ognisko, nieznana roślina. Cały czas nie znam jeszcze tych roślin, które tutaj
sobie rosną. Będę musiał chyba kupić jakąś książkę, albo właśnie coś spróbować przekupić tą babuńkę, buleńkę. Zobaczmy. Hatta Oda. Zobaczmy, co Odo chce od nas. Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika, a ten grubas wygląda raczej na pijaka. Grubas na pijaka. A, tamerska żytnia, super. Kto mnie nachodzi? Jestem wiedźminem. Trudnię się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz ze bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. Nie wiem, czy to się dobrze skończy. O najważniejsze nie spytałem. U wielebnego byłeś? Jasne. Bo on kazał nam obcych sprawdzać. Proszę bardzo. O, niezła kamera, powiem wam. Sygnet wiecznego ognia. Musi być od wielebnego. Przysłał mnie wielebny, właśnie. W czym Przysłał mogę pomóc? Przysłał mnie wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Wiem, czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek, z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Zobaczę, co się da zrobić. Ale będzie ci to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwant, wypijmy na pochybę zielsku. Sto dwadzieścia, ani orena mniej. Na pochybel. 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie. 80 to moja ostateczna cena. Mało. Moja strata. Niech będzie 100. Stoi! Jeszcze rozchodniaczka. No nie. Chcecie mi powiedzieć? Echiopsy. 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 Auć. Kurde, twarde to jest, jak nie wiem. A to trzeba chyba stylem szybkim, z tego co pamiętam, nawet nie próbuję tym... silnym. Bo silnym on chyba robi uniki, właśnie, dokładnie. A, nie udało mi się. Wpadnij w szał. Yeah! Ale jednak czuć trochę ten, te wchodzące uderzenia i ten właśnie szał, nie? Mimo, że walka nie jest zręcznościowa, tylko klikamy w odpowiednim czasie odpowiedni przycisk, to jest spoko. Dobra, zaraz pewnie... No, wiedziałem, że się będę zataczał.
ile to będzie jeszcze trwało. Szanse trafienia zmniejszą na o 50% upojenie alkoholowe. Nie wiem, jak to długo będzie trwało. Najprawdopodobniej do domu Oda już nie wrócimy. W tym momencie. Zaraz to zobaczę. A, udało się. Hata Oda. Bo u niego można chyba się kimnąć. Odo, Odo. Czy leży zapity? No. O, wybiłem ogrody. Z ogrodu. Wybiłem ogrody. O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze 80 uren? Proszę. Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potwory ubijać, ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwant. Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. A nieważne. Nie zapomnij powiedzieć Wielebnemu, że ci pomogłem. Ej, 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 chodź, 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 chodź. Jeszcze chcę z tobą porozmawiać. Dawaj, 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 chodź. No. Dawaj, chodź. Grasz w kości, są w okolicy jakieś potwory. Jesteś żołnierzem? Jesteś żołnierzem? Nie jestem! Co wam do tego? Zauważyłem zbroję. Należała do mojego brata. Walczył pod Brenną i w kilku innych bitwach. Nie lubię wojskowych. Poza moim bratem, rzecz jasna. Spokojnie, nie jestem żołnierzem. No mówże! Potwory? Są w okolicy jakieś potwory? Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony wioski. Aż mleko od nich kwaśnieje. Zauważyłeś jeszcze coś niezwykłego? Razu jednego. Mgła pod zajazdem była straszna i drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam wielką bestię wgapioną w jej okna. Powiedz o niej coś więcej. Kto by się tam przyglądał, panie? Jam nie wiedźmin. W strachu, żem ruszył z powrotem. Mało nóg nie połamał, ale tęgie było bydle, niby koń. I dymiło, iskrzyło jakby z pieca. Na razie. Nie, nie, chodź, jeszcze pogadamy. Kurde. No chodź. O, nowy poziom. Nowy poziom, to ja się kimnę u niego. I sobie rozdam talenty. Jeszcze nie za bardzo wiem w co. Inteligencja, siła. Siła to była dobra opcja. Zręczność. Atak, unik, odporność na oślepienie. Wytrzymałość. Zobaczmy. Regeneracja energii. Odporność na ból. Dam sobie tu. I dam sobie tu. Co tu mamy? Parowanie. Regeneracja żywotności. 1 na sekundę. Czy do Arda jeszcze mogę sobie coś zrobić? Tutaj mam kąt 90, koszt energii 15. Natężenie znaku 25%. Kąt 180. Co z kolei zręczności? Unik, atak. Parowanie. A, w walce na pięści to mnie akurat nie obchodzi tak naprawdę. Więc sobie wezmę... Nie, inteligencję już mam chyba w cholery. Pozwala przyrządzać oleje. Znajomość potworów. A weźmy to. Okej, i ślipnijmy się do rana. Tam chyba to było do południa akurat. Dobra, wstajemy. Ej, gdzie jest Odo? What? Najprawdopodobniej na zewnątrz. Dostałem nowe wpisy w dzienniku. Oho. Jej, co jest z tym psem? Ej, 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 pies Oda jest jakiś dziwny. Ta psina wygląda, jakby czegoś szukała. Ej, ej, spokojnie. Uważaj na kolce Echinopsa, psino. What? Zabiłem te... Co mu jest? Czego tak pilnujesz? Zresztą nieważne, ja cię też nie lubię. Ha,
Dobra, gdzie jest Odo? Tam. My sobie będziemy odcinek teraz kończyć. Trochę się przedłużył, przepraszam. I w następnym odcinku wrócimy sobie do osady, porozmawiamy z Odem i spróbujemy z nim zagrać w kości. Bo z nim jak wygramy, to nam się tam jakieś odblokują pewnie questy. Dobra, dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Na razie, cześć.